może jakieś zaufanie macie, ale do tego kawałka papieru nie macie żadnego zaufania. Bo wiecie, że nic z tym kawałkiem papieru, jak tutaj właśnie koleżanka dobrze powiedziała, nic nie możemy zupełnie kupić. Czy są jakieś pytania? Kiedy wprowadzono pieniądze papierowe? Tak. I dawno temu, i niedawno temu, bo tak trzeba powiedzieć. Pierwsza, powiedziałbym, wzmianka, proszę, w starożytnych Chinach, dokładnie. To jeszcze może powiedzieć, w którym roku? Tak. Dokładnie tutaj kolega sobie zapracował zaraz na kolejną nagrodę. Rzeczywiście pieniądz wprowadzono w starożytnych Chinach, czy w bardzo starożytnych Chinach, kilkaset lat przed naszą erą. Później takim drugim krajem, w którym rozpoczęto wprowadzanie papierowego pieniądza, była Mongolia, czy dzisiejsza Mongolia. Natomiast przez praktycznie do Europy, czy w Europie, pieniądz papierowy zaczął funkcjonować dopiero tak naprawdę w XVIII wieku. Takim pierwszym krajem, w którym pieniądz papierowy był uznawany czy emitowany, była Anglia, ponieważ tam znajduje się jeden z najstarszych banków centralnych Anglii. Banki centralne, to też mogę wam powiedzieć, zajmują się również emisją pieniądza, czy zajmowały się kiedyś głównie emisją pieniądza. Dzisiaj ta funkcja banku centralnego też pozostała, czyli emitują pieniądze. Jaka jest suma wszystkich pieniędzy na świecie? No tak. A chcesz nagrodę? Tylko żeby nie musiał odpowiadać. Nie wiem. Nie wiem, jaka jest suma, no musi być gigantyczna. Myślę, że możemy to potraktować jako takie mini zadanie domowe. I teraz tak, ja wam zapiszę adres e-mailowy, tak? I to będzie do sprawdzenia. Ile jest pieniędzy na świecie, tak? Jaka jest wartość tych wszystkich pieniędzy? Proszę? Umówmy się, że w euro. Żeby było łatwo. Albo w dolarach, nieważne. Może być nawet w jenach, może być nawet w rublach. Proszę? W jakiejkolwiek walucie wam się uda to znaleźć, to w takim razie ja wam zostawię tutaj adres i na ten adres mi odpowiecie. A pan się do mnie zgłosił po wykładzie. Kiedy powstał Narodowy Bank Polski? No i teraz ja dostanę z egzaminu. Powstał w 1945, ale tak naprawdę zaczął działać w 1946, ponieważ Narodowy Bank Polski jest takim dobrym przykładem, jak czasami początkowo coś, co wydawałoby się być może nie najlepsze, czyli narzucone na zewnątrz, stało się nowoczesną i sprawną instytucją. A przed Narodowym Bankiem Polskim jaka była taka instytucja? Przed Narodowym Bankiem Polskim był Bank Polski S.A. To był ten pierwszy bank centralny, który został de facto stworzony dzięki determinacji Władysława Grabskiego w 1924 roku. Wtedy była wprowadzona słynna reforma Grabskiego, która polegała między innymi na tak zwanej zamianie czy wymianie 1 800 000 marek na 1 polski złoty. Marek polski oczywiście. Jaka jest w tej chwili inflacja w Polsce? Dzisiaj, z tego co się orientuję, Główny Urząd Statystyczny, czyli taka instytucja, czy miejsce, w którym liczy się i wszyscy liczą wszystko, czyli między innymi poziom inflacji, podał taką informację, że inflacja wyniosła 4,5%. Proszę? Tutaj na mikrofon, prawda? Staram się jak mogę. To była pierwsza w Polsce organizacja produkująca pieniądze. Pierwsza w Polsce organizacja produkująca pieniądze. Organizacja produkująca. No, tego nie wiem, ponieważ naprawdę pieniądze można produkować wszędzie, prawda? To jest bardziej zaawansowana drukarnia. Często zdarza się, że niektóre kraje kupują de facto, czy produkują pieniądze za granicą. Tak na przykład było po II wojnie światowej. Dzisiaj w Polsce produkcją zajmuje się Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Natomiast gdzie była pierwsza, niestety dokładnie nie wiem. Wszystkie te pieniądze podpisuje, czy to jest
To jest zagadka i tajemnica, której niestety nie mogę zdradzić. Idąc do sklepu za rok, za te 20 zł mogła kupić tyle samo, co kupiłaś rok temu. To nie jest tylko kwestia, że mówimy, wiemy w naszym przekonaniu, w naszej wierze w wartość tego pieniądza. Oczywiście mogą się różne rzeczy zdarzyć, prawda, na które nie mamy. Może okazać się, że na przykład ktoś już przestanie produkować nasze ulubione, nie wiem, lizaki, nasze ulubione wafle, prawda. Na to wpływu nie mamy. Albo na przykład jakiś kolega będzie tak zdeterminowany, że wszystkie te lizaki czy wafle wykupi. Na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to i staramy się, żebyś za rok w tym sklepu mogła za tyle samo pieniędzy kupić tyle samo rzeczy. Nie wiem. Natomiast myślę, że większość fałszerstw dotyczy banknotów, ponieważ sfałszowanie monety wymaga strasznie dużo wysiłku i strasznie dużo pracy. Na pewno jest jakieś zabezpieczenie. Na pewno można to bardzo prosto sprawdzić, ważąc na tą monetę, prawda? I porównując do takiej wagi oryginalnej. Jeśli wiemy, że oryginalne czy prawdziwe 5 groszy waży tyle, czy 5 złotych tyle, no, to wtedy możemy dzięki wadze porównać, czy to jest prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak, jeśli ktoś w ogóle podejmuje taką próbę, czego nie wolno robić, nie wolno fałszować pieniędzy, a jeśli już Wam się zdarzy mieć fałszywy pieniądz, to nigdy nie próbujcie go wprowadzić do obiegu. Nigdy nie próbujcie jakoś się go pozbyć, bo za posiadanie fałszywego banknotu grozi odpowiedzialność karna. Właściwie za wprowadzanie, że tak, za posiadanie, nie, a za wprowadzanie. Więc jeśli Wam się zdarzy już mieć fałszywy banknot, to zaraz zgłoście się najpierw do rodziców, a jeśli nie, to na policję i takiego banknotu się pozbądźcie, bo fałszywy banknot fałszywy pieniądz tylko kłopotu. Więc myślę, że tak najłatwiej porównywać, a pewnie są jakieś delikatne zabezpieczenia, czy delikatne wskazówki, czy to jest na pewno prawdziwe. Dlaczego i proces tak dużo banków? Dlaczego jest tak dużo banków? No, banków jest dużo i oby było ich jak najwięcej. Ano dlatego, że jeśli, słuchajcie, no, jeśli na przykład mieszkacie w jakimś mieście i w tym mieście są 3 sklepy, w których możecie kupić, nie wiem, wasz ulubiony sok, tak? No to jest bardzo mało miejsc, które, no, a jeszcze wyobraźmy sobie, że te sklepy są jeden na końcu miasta, drugi na drugim końcu miasta, trzeci na trzecim końcu miasta. Więc trzeba bardzo dużo się napracować, żeby do takiego sklepu pójść. Co więcej, takich 3 może się dogadać. O, ja wiem, że tylko ja mam te takie 3 soki, które oni lubią. Więc podwyższę cenę. Więc im więcej banków jest ich, myślę, może jako firm jest ich kilkadziesiąt, czy parędziesiąt. Natomiast jeśli chodzi o oddziały, prawda, czyli to, co my rozumiemy jako bank, no pewnie jest ich kilkanaście tysięcy. Albo nawet więcej. Może nawet kilka, może nawet parędziesiąt tysięcy. Tego dokładnie nie wiem. Ale im więcej tych banków jest, tym lepiej. Wtedy te usługi, które dostajemy w banku, są tańsze i często też lepsze.